jeśli twój szef nie chce ci dać stówki podwyżki, to bezczelnie odejdź z jego firmy i załóż konkurencyjną. Każda relacja ma swój termin ważności i z takim podejściem trzeba podchodzić do życia. W zeszłym roku z samych reklam na YouTubie zarobiłem w okolicach 80 tysięcy. Swoją młodość muszę potraktować jako inwestycję w przyszłość, a bawić się będę na stare lata. Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Filip Nowobilski, twórca popularnego programu Duży w Maluchu, w którym na pokładzie legendarnego Fiata 126P gości celebrytów i przedsiębiorców oraz dzieli się swoją pasją do motoryzacji. Ruszajmy. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to jest nowy odcinek programu Ekspert w Bentleyu i trochę też Duży w Maluchu dzisiaj, więc dzisiaj się robi matrixowo, tak? Tak jest. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Filip Nowobilski z kanału Duży w Maluchu. Będziemy sobie teraz jechali przez Kraków i godzinkę rozmawiali. Tak, i nagraliśmy też wywiad na Twój odcinek, co ten, który się pojawi za parę tygodni, także zapraszam, za parę tygodni tam się zamienimy rolami. Natomiast dzisiaj ja Ci chciałem wypytać, ponieważ Twój kanał, nam czasem tak w komentarzu piszą, że kurczę, gdzieś już widziałem jakiś inny program z wywiadami w samochodzie. I tak naprawdę trudno, żeby nie widzieli, bo no bo ktoś, kto się interesuje, kto w ogóle siedzi na YouTubie i szuka czegoś wartościowego, no to musiał się na Ciebie natknąć. To już jest kanał, który zmierza dużymi krokami do 400 tysięcy subskrypcji. Także mega sukces. Coś, czego wielu ludzi Ci zazdrości, a jednocześnie Ty też nie trzymasz tego dla siebie. Na zasadzie dzielisz się i wiedzą, i robisz coś, co tak jak rozmawialiśmy wcześniej, uważam osobiście, że Twój program jest społecznie odpowiedzialny. W sensie coś, co może dla kogoś niedoświadczonego by wyglądało jak a gość tam bierze ludzi, żeby pokazywali swoje McLareny i tak dalej, że to jest taki lans, ale nie. Tak naprawdę to właśnie to, że dzisiaj ktoś jedzie McLarenem i w niego nie plują. Ja kiedyś jechałem Mercedesem, tam nie wiem, powiedzmy za ćwierć miliona kiedyś jechałem z otwartym dachem, bo się tak cieszyłem, że kurczę, otwarty dach pierwszy raz w życiu. No i prawie dostałem jabłkiem w głowę. To było ileś tam lat temu. Dzisiaj to jest, no dalej to jest możliwe, owszem, ale wysoce nieprawdopodobne, więc mentalność w Polsce się zmienia, ale się zmienia to jest błędne słowo, nic się samo nie robi, więc uważam, że takie kanały jak Twój mają w tym bardzo duży wkład w to, czyli że bogactwo jest dobre, Twój program pokazuje, że bogactwo jest dobre, cieszenie się życiem jest dobre, to, że ktoś sobie kupi fajne auto, to nie, że cwaniak i tak dalej, tylko to jest człowiek, który zapracował i ma prawo się cieszyć. Bardzo się cieszę, że masz o mnie takie dobre zdanie. Mam nadzieję, że ma ono odzwierciedlenie rzeczywistości. Faktem jest to, że faktycznie często na moim kanale pojawiają się osoby z ciekawymi samochodami, stoją na tle aut droższych od mieszkań w centrum Warszawy, powiedzmy, ale to wszystko jest taki haczyk do tego, żeby poznać historię człowieka, który najczęściej doszedł do tego swojego bogactwa, startując zupełnie od zera albo przy niewielkiej pomocy, czy to wspólników, czy rodziny, zbudował coś, co daje pracę 200-300 osobom. Mówię o jego firmie i ja mam sobie, długo się zastanawiałem, dlaczego ja ten kanał na YouTubie w ogóle prowadzę. Na początku chciałem, żeby to była moja praca. To się po jakimś czasie udało zrealizować. Potem chciałem, żeby poza zapewnieniem mi codziennego bytu pozwoliło mi też to wszystko na to, żebym mógł spełniać swoje jakieś materialne marzenia. To się też udało. Więc potem zacząłem szukać jakiejś, można powiedzieć, swego rodzaju misji i stwierdziłem, że fajnie by było pokazać ludziom, którzy jeszcze tego nie wiedzą, że to, gdzie w swoim życiu jesteśmy, w dużej mierze zależy od nas, pod warunkiem, że urodziliśmy się w Polsce, bo ograniczamy się stricte do tego kodu i tego, co nas tutaj dotyczy i obowiązuje, bo myślę, że ja też jestem dobrym przykładem tego. Startowałem od zera i finalnie udało mi się
jakiś poziom złapać, a i tak wiem, że w porównaniu ze swoimi gośćmi jestem często naprawdę bardzo małym żuczkiem, ale zmierzam do tego, że chcę ludzi uczyć przedsiębiorczości. Chcę im pokazać, że jeśli twój szef nie chce ci dać stówki podwyżki, to bezczelnie odejdź z jego firmy i załóż konkurencyjną, jeśli jesteś człowiekiem odpowiedzialnym i zaradnym, bo też trzeba jasno podkreślić, że działalność gospodarcza, spółka, zwał jak zwał, nie jest dla każdego. Mając złe cechy osobowości, można popaść w duże długi, zrobić sobie krzywdę i zniechęcić siebie i swoją rodzinę na długie pokolenia do takiego kreatywnego myślenia o swoim biznesie. A to te złe cechy, jakie są twoim zdaniem? No myślę, że jak się nie jest oszczędnym, nie jest się konsekwentnym, nie jest się przebiegłym, inteligentnym człowiekiem, który wie, czego chce, to jest ciężko. No, oczywiście są branże, które nie wymagają wszystkich tych składowych, ale uważam, że to są takie też podstawy, które każdy człowiek dobrze zarabiający, nieważne czy na etacie, czy bezpośrednio we własnej firmie, musi mieć. Aha. To chciałbym teraz przejść do początku twojego programu, gdzie zaczęli pojawiać się celebryci. Z naszego na przykład doświadczenia wynika, bo pierwotny program, też chcieliśmy od czasu do czasu mieć jakiegoś celebrytę, który się ściśle wiąże z pieniędzmi, ale nasze doświadczenie pokazuje, że dużo łatwiej jest zorganizować spotkanie z multimilionerem niż z celebrytą. Co też jest swego rodzaju śmieszne, bo celebryci zachowują się często tym, że zaśpiewali jedną czy dwie piosenki, są grani w RMF-ie, w Zetce i ludzie ich na stacji benzynowej rozpoznają. Tego typu formę gwiazdorstwa, że tak to określę, doświadczasz ty na co dzień, ja, każda osoba, która w internecie działa. W żaden sposób to nie wpływa na moje wewnętrzne poczucie własnej wartości, a często spotykałem się z tym, zapraszając do programu różnego typu znane osoby, że nie powiem, że czułem jakiegoś rodzaju pogardę, ale taki, te osoby w jakiś sposób, promil, powiedzmy 5%, może mniej, czuły, że są wyżej, bo one są w telewizji, bo jestem tylko na YouTubie i tak dalej. Takie było myślenie. W szczególności, gdy zaczynałem w roku 2014 i wszystko było prowizorką. No to można jeszcze to w ten sposób tłumaczyć, ale umówmy się, jeśli jest ktoś milionerem i się z tobą spotyka, to od takiego człowieka można też więcej rzeczy zaczerpnąć niż od kogoś, kto skomponował dwa fajne utwory w formie singli, czy zagrał w paru serialach. Ja sobie bardzo cenię to, że mam do czynienia z osobami, które są praktykami, które osiągnęły jakiegoś rodzaju sukces, a co do tego jeszcze wracając z twojego pytania, że często się zdarza, że łatwiej zaprosić kogoś, kto osiągnął spektakularny sukces, łatwiej niż celebrytę, to myślę, że to też jest związane z jakiegoś rodzaju ego. Biznesmeni często nie mają tej popularności, którą mają celebryci grając na różnego typu czy to festiwalach, czują się jak bogowie, prawda? Biznesmeni często są schowani gdzieś w niszy i mój program między innymi daje im możliwość wyjścia z garażu i opowiedzenia o tym, że ty, Krzysiu, w podstawówce mówiłeś, że do niczego nie dojdę, panie od matematyki też tak zauważyłeś, a teraz zobacz, co ja mam. I widzę, że przez tych ludzi często przemawiają te demony przeszłości, ale one napędzają ich. I ja ich doskonale rozumiem, bo moim paliwem też jest przeszłość w jakimś sensie. A coś możesz nam tu uchylić rąbka tajemnicy z tej przeszłości? Ja już mówiłem o tym na swoim kanale, gdy zrobiłem odcinek ze swoim prywatnym autem, bo część osób myślała, że mamy tutaj do czynienia z gościem, który tylko i wyłącznie jeździ maluchem, jest jakimś freakiem, który być może ma jakichś bogatych rodziców, którzy zapewniają mu środki na codzienną egzystencję. Rzeczywistość jest taka, że faktycznie wszystko trzeba było zbudować od zera. Ja się bardzo cieszę z tego, że miałem szansę przejść tę drogę, że nie byłem ani w drugim, ani w trzecim pokoleniu, które już miało jakiś background, bo jak będę swoje dzieci kiedyś wychowywał, to
też będę wiedział, jak je stymulować, żeby nie stały się takimi typowymi bananami, które czerpią z majątku rodziców i hulają bez ograniczeń, bo często też tego typu osoby w ostatnim czasie spotykam. Do tego zaraz jeszcze wrócimy, ale jeszcze mnie interesuje z tymi celebrytami, bo tu jest jakaś zawziętość twoja ukryta, że no bo jednak w 2014 roku, kiedy twój kanał był początkujący, więc nie miałeś jakby czym się pochwalić, że o, to duży kanał i tak dalej. Z drugiej strony YouTube też nie był w takiej fazie, jak jest dzisiaj, gdzie dzisiaj wszyscy oglądają YouTube'a. Wtedy to było takie ewidentnie gorsze medium od telewizji dla ludzi. No a jednak trochę ciekawych osób przewiozłeś tym maluchem. Tak, tak. Ja absolutnie nie chcę tutaj, wiesz, wszystkich swoich gości dyskredytować. Ja powiedziałem, że niewielki promil był taki, który mnie poniekąd zniechęcił za sprawą jakichś internetowych dram, które też miały miejsce w czasie mojego funkcjonowania w internecie. No ale zmierzam do tego, że faktycznie rozmowy tylko i wyłącznie z biznesmenami też by mnie nie interesowały. Ja od czasu do czasu zapraszam, czy w przeszłości regularnie zapraszałem jakiegoś starszego aktora, lektora, osoby, która sporo przeżyła, a ze swoją artystyczną wrażliwością jest w stanie, poza tym wątkiem finansowym, który w tych rozmowach praktycznie w ogóle nie występuje, wnieść jakąś wartość w moje życie taką stricte duchową. I to sobie też bardzo cenię. I to rozmowy z doświadczonymi, mądrymi ludźmi, wywodzącymi się też poniekąd z show biznesu, są niewątpliwie wartością, nie mniejszą niż spotkania z milionerami, tylko i tu trzeba dobrze trafić. Więc to nas prowadzi do pytania technicznego bardziej, czyli jak? Bo wielu ludzi początkujących chciałoby się spotkać z kimś, od kogo się mogą nauczyć, z kimś, kogo znają tylko przez książkę, na przykład jakąś, przez jakiś film, już szkolenie. Powiem. Generalnie to jest to, o czym mówiłem na początku. Konsekwencja. Do Andrzeja Grabowskiego myślę, że dzwoniłem w okolicach 100 razy i wreszcie w pewne sierpniowe popołudnie, gdy za oknem było 30 parę stopni, przyszedł do mnie i mam wrażenie, że to nie z tego powodu, że chciał mnie poznać, tylko chciał, żebym przestał dzwonić. I takich ludzi było więcej, więc można powiedzieć, że byłem tak zawzięty i tak bardzo chciałem z tymi ludźmi się spotkać, porozmawiać, że prędzej czy później ulegali, a teraz de facto myślę, że od 2 lat nie wysłałem żadnego zaproszenia do jakiejkolwiek gwiazdy, bo biorę tych, którzy się do mnie bezpośrednio zgłaszają, bo to jest dużo bezproblemowe działanie. Ktoś się do ciebie zgłasza, nie musisz całej tej swojej historii malować, ktoś wie, po co przychodzi i tak dalej, więc no, to jest fajne rozwiązanie. Natomiast no, myślę, że konsekwencja, uderzenie bezpośrednio do menadżerów tych osób, nie tylko w formie mailowej, ale też przy okazji jakichś imprez branżowych, na których z czasem się każda osoba działająca publicznie pojawia i wtedy zawsze można zagadać. A wiadomo, że kiedy się z kimś widzisz bezpośrednio, jest dużo prościej zrobić pewne rzeczy, nie tylko interesy, ale też zainicjować jakieś spotkania czy też wywiady. Fajnie, no i w takim razie tak w tych początkach, czy to jest drogie? Ktoś chce zacząć YouTube'a dzisiaj i się zastanawia, czy to jest drogie? Nie jest to specjalnie drogie na starcie, bo mi się wydaje, że lepszą filozofią niż budowanie wielkiego zestawu sprzętu, jakiejś bazy do nagrań, na przykład 2 lata, jest wzięcie telefonu komórkowego czy kupienie kamerki sportowej za paręset złotych i rozpoczęcie swojej przygody z internetem. Wszystko po to, aby wyprzedzić konkurencję, bo nie mamy żadnej gwarancji, że gdy my będziemy wyjeżdżali na przykład do Anglii i zbierali na kilkadziesiąt tysięcy złotych na profesjonalny sprzęt, że ktoś naszego pomysłu w tym czasie nie zrealizuje. Przecież no, wszystko już zostało wymyślone i tak naprawdę tylko pewne rzeczy się nie przebijają z tego względu, że brakuje determinacji czy chęci realizacji u tych pomysłodawców, więc ja bym tutaj skupił się na tym, żeby zacząć nagrywać czymkolwiek, nawet najprostszym sprzętem i z czasem, gdy już zacznie wszystko fajnie funkcjonować, podnosić jakość. A jeśli mamy możliwość zainwestowania na starcie i wiemy, że ten sprzęt, gdy nam kanał nie wypali, nie przepadnie, no to też myślę, że warto tę drogę obrać. No, wszystko kwestia indywidualna. Ale myślę, że realnie, gdybyśmy chcieli z fajnym sprzętem ruszyć na starcie, to licząc jakąś lustrzankę z obiektywem, jakiś zestaw mikroportów z rejestratorem dźwięku, to 15-20 tysięcy złotych to jest taka kwota, która jest jak najbardziej wystarczająca.
Okej, w Twoim wypadku, kiedy to zaczęło na siebie zarabiać? Bo wspomniałeś, że w którymś momencie... Po 8 miesiącach. Czyli szybko, jak na biznes to bardzo szybko. Generalnie dla mnie to było niezwykle długie 8 miesięcy, nie miałem żadnej poduszki finansowej, to był moment, w którym zadłużałem się bez opamiętania i to były takie sytuacje, gdzie nagrywam wywiad, dajmy na to, z Margaret, a widzę, że mi dzwoni mój obecny klient, czyli Martin Kaczmarski, ale nie bezpośrednio, tylko za sprawą swoich pracowników, prawda? Więc nie mam absolutnie pretensji o to, zresztą parę razy i widzieliśmy się, rozmawialiśmy wielokrotnie i wiem, że on zna moje zdanie, że to jest potrzebny biznes, bo po drugiej stronie zawsze są osoby, które tej gotówki potrzebują. Często są to też osoby prywatne, które też ten dług sprzedały i muszą te środki odzyskać, więc no generalnie 8 miesięcy, w których było ciężko, w których nie miałem wręcz na jedzenie. Ja pamiętam, że, bo muszę tutaj wyjaśnić, że to nie jest tak, że ja miałem 30 parę lat i zacząłem działać na YouTubie, bo ludzie myślą generalnie, że jestem starszy niż jestem. Jestem z rocznika 91, więc kiedy zaczynałem działać na YouTubie, miałem 23 czy 22 lata, więc byłem relatywnie jeszcze młodym człowiekiem, który był na starcie swojego życia. Nie wszyscy w wieku 18 lat otwierają swój biznes. Ja wiedziałem, że prędzej czy później to zrobię i faktycznie ma to miejsce w takiej nowoczesnej, można powiedzieć, internetowej formie. Zmierzam natomiast do tego, że ten model, w którym nie miałem z czego funkcjonować, w którym na przykład nie miałem na żarówkę do malucha nawet, bo to 10 zł, no absurdalne to było. Ja pamiętam taki moment, który dosyć dobrze obrazuje moją sytuację rodzinną. Zaproszono mnie do pytania na śniadanie po raz pierwszy, tam chyba we wrześniu 2014 roku. I ja miałem takie poczucie, że teraz jak się pojawię w telewizji, to moje wszystkie te problemy się skończą, bo zaraz rozpocznie się świetna era, kontrakty reklamowe, już zaraz będę Bóg wie kim. I myślę, że ta iluzja mnie trzymała przed jakąś paranoją i pozwalała cały czas działać konstruktywnie. Przyjechałem do Warszawy, malucha miałem zaparkowanego na Bemowie w wynajętym garażu za 100 zł miesięcznie. Przyjechałem jakimś najtańszym pociągiem, jeszcze miałem bilet studencki, więc 30 zł, no ale w portfelu zostało chyba z 15 zł. A gdzieś trzeba było przenocować, następnego dnia byłem w pytaniu na śniadanie i wiedziałem, że gdzieś muszę spać. Miałem do dyspozycji malucha, w którym było paliwa mniej więcej tyle, żeby z Warszawy wrócić do Kielc, a nie do Krakowa, gdzie mieszkam. Więc wiedziałem, że to będzie ciężka, długa noc i wszedłem do jednego ze sklepów RTV na Bemowie w takiej sporej galerii i z takimi brudnymi po całym dniu paznokciami, przepocony, zniszczony, bo to też lato było. Wchodzę i zaczynam szukać jakiegoś hotelu pracowniczego na tablecie, który, bo też mi internetu w komórce brakowało i chyba nawet miałem połączenia wychodzące wyłączone, a może jeszcze miałem jakieś tam parę impulsów, ale nieważne. Zacząłem szukać jakichś noclegów pracowniczych w Raszynie, gdzieś w okolicach Warszawy, że no będzie to trochę może śmieszne. Ciuchy miałem porządne, to od razu mówię, więc wiedziałem, że jak następnego dnia wstanę, jeszcze miałem kredyt na jakąś sieciową siłownię, to tam się umyję i ruszę z uśmiechem na twarzy i powiem, jak to jest super, nie? I taką propagandę sukcesu będę siał. I finalnie pracownicy MediaMarktu, widząc tę moją taką zafrasowaną, zmęczoną twarz i budzącą zainteresowanie, taką aparycję, ale w negatywnym tego słowa znaczeniu, bo umówmy się, że to była... No, byłem po prostu zmęczony całym dniem i to już była późna godzina i szukałem tego połączenia internetowego na tych tabletach i oni zaczęli w pewnym momencie włączać alarm w tym markecie, bo nie wiedzieli, czy ja czegoś nie chcę ukraść. W ten sposób mnie przeganiali. Ja tam, wiesz, wracałem co chwilę, próbowałem się łączyć bezpośrednio internetem takim w galerii, żeby móc zlokalizować połączenie już we własnym zakresie, ten nocleg znaleźć. No i kiedy oni stamtąd wypędzili, bo cały czas podchodzili i to nawet ten sam pracownik, czy coś pomóc, zbudzałem jakieś wątpliwości z ich strony. No to stwierdziłem, okej, trudno, mam 1,93 m, ale jakoś prześpię się w maluchu i rano pójdę do telewizji, a potem wrócę do Krakowa w jakiś sposób. Najwyżej zostawię samochód w Kielcach i wrócę jakimś stopem do Krakowa, jak mi paliwa zabraknie, nie? Czy tam na nogach już. Myślę, że tak byłem zdeterminowany, że nawet na nogach bym poszedł. Natomiast zadzwoniłem do swojego ojca i się go pytam, czy by mi dał 100 zł, bo mógłbym gdzieś spać, a nie za bardzo już miałem możliwość zaciągnięcia kolejnych pożyczek.
i tak dalej. I mówi mi ojciec, że jak nie masz pieniędzy, żeby jeździć do Warszawy, czy jak nie miałeś pieniędzy, to trzeba było nie jechać i się rozłączyć. I to nie było takie, metoda wychowawcza, tylko ja to odbieram jako swego rodzaju chciwość. I wiem, znając, moje korzenie góralskie, że tak w rzeczywistości było, nie? Że tam każdą złotóweczkę liczy, choćby tych złotóweczek miał wystarczająco dużo. Więc fakty były takie, że wtedy byłem ze swoją dziewczyną mniej więcej 4 miesiące, więc też ona absolutnie o tych moich długach nie wiedziała, o tych wszystkich problemach też nie wiedziała, ale wreszcie stwierdziłem koło 23, gdy już wiedziałem, że ja absolutnie nie zasnę w tym maluchu. Mogę się co najwyżej położyć na trawie koło samochodu. To zadzwoniłem do niej i ona mi wreszcie tam jakiś nocleg ogarnęła. Powiedziała mi, że tam nie wiem, czy zgubiłem portfel, czy coś, więc finalnie wróciłem w taki sposób do Krakowa, że oczywiście tam w pytaniu na śniadanie, że marynarka ze złotymi guzikami, jakoś nienaganna fryzura, idealnie biała koszula i tak dalej, i tak dalej. No i wracam do tego Krakowa i na wysokości Kielc zaczęło mi brakować paliwa, więc zadzwoniłem do banku, w którym miałem wykupioną lawetę i powiedziałem, że mi się maluch zepsuł, a wiedziałem, że tam mam 100 km limitu, więc dojechałem dokładnie tyle, żeby na oparach paliwa, i potem mi tego paliwa już zabrakło i zadzwoniłem gościowi, gdzie jestem, no i on faktycznie widział, to nie odpala, pakuje na lawetę i wracamy, nie? No i tak to wyglądało na początku. No to jest mega fajna historia i super zawziętość. I to mnie podwójnie ciekawi, bo tu jakby powiedzmy, no była sytuacja, z której i tak nie było wyjścia, trzeba to było zorganizować, natomiast były takie sytuacje, z których można by zrezygnować, w sensie dzwonienie 100 razy do Andrzeja Grabowskiego na przykład, więc chciałem Cię zapytać, jak zrobiłeś, bo teraz to jest wiadomo, z czasem to jest prostsze, jak są już wyniki, natomiast jak nie ma wyników i robić coś i podtrzymywać tą wiarę, mimo że Ci jeszcze świat pokazuje, że to nie działa, to chyba nie zadziała, 56 rozmowa i gość dalej mówi, że nie chce, to jak ten ognik tam zapalać, bo to jest też częsty problem w biznesie, że tam zawsze pod górę. No, ja nie miałem jakiejś szczególnej recepty. Wiedziałem, że jeśli ktoś definitywnie mi nie odmawia, to są dwie możliwości. Albo robi to z grzeczności, mówiąc, że w tej chwili nie ma czasu, albo faktycznie tego czasu nie ma. Więc jak ktoś mówił, że nie ma tego czasu, choć w rzeczywistości może miał, ale nie chciał mi go poświęcić, to ja wykorzystywałem to i dzwoniłem kolejny raz, a że menadżer był starej daty, a wiesz, starsi ludzie, większa kultura i tak dalej, mówią, że starają się powiedzieć wszystko naokoło, no to korzystałem z tego, że nie powiedział mi dosadnie: człowieku, weź się odwal, no więc dzwoniłem w kółko. Marian Dziędziel, którego też ściągnąłem do swojego samochodu, gdy się ze mną spotkał, to spojrzał na mnie i mówi: pamięta pan, ile pan do mnie dzwonił w ogóle razy, ile to mogło być? A ja mówię, że no nie liczyłem tego, ale wiem, że pan był zajęty. On mówi, no tak. No i generalnie myślę, że tutaj trzeba być przede wszystkim konsekwentnym i szukać różnego typu możliwości, bo zauważyłem, że do pewnych osób nie byłem w stanie dotrzeć, a gdy z nimi się spotykałem na jakiegoś, na wszelakich eventach, czy to motoryzacyjnych, czy branżowych, internetowych, przy okazji śniadania, jakiegoś networkingu po skończonej konferencji, wiedziałem, że droga jest otwarta. Mówię gościowi: tyle i tyle subskrypcji, pisałem, dzwoniłem, czemu by się nie spotkać? No to zróbmy to jutro rano o 12, muszę się z hotelu zwinąć, więc czemu by nie? No więc myślę, że tych dróg było wiele, musiałbym spojrzeć na swój kanał i każdy z osobna wywiad zanalizować, ale powiem szczerze, że od 3 lat jestem naprawdę bardzo zadowolony, zarówno z tego, ilu mam klientów, jak i z tego faktu, jak bardzo łatwo jest mi dotrzeć do wielu osób w tym kraju, więc myślę, że trzeba sobie zwizualizować takie modne swego rodzaju słowo, to w jakim miejscu będę, jak przeskoczę ten czas, w którym naprawdę nic kompletnie nie idzie. Ja wiedziałem, że będę chciał mieć swoje mieszkanie, być niezależnym finansowo, wolnym człowiekiem od despoty szefa i tak dalej. I to wszystko tak mnie pchało, że wiedziałem, że muszę w tym trwać, bo innego wyjścia nie ma, bo w przeciwnym wypadku będzie stagnacja, niebyt i tragedia, która wielu moich rówieśników na rynku pracy dotykała. Wspomniałeś o tym, że jesteś zadowolony, w jaką stronę to poszło, że teraz masz klientów. Co nas prowadzi do pytania, co to są za klienci, czyli gdzie tu jest hajs, bo to jest program o pieniądzach, o zarabianiu. No i jest gość, który zarabia na YouTubie, ale na czym? Bo z samych reklam
inaczej na YouTubie wyżyć się nie da. No nie. Są wyjątki, ale... Powiem Ci tak, w zeszłym roku z samych reklam na YouTubie zarobiłem w okolicach 80 tysięcy. To mówimy o tych reklamach wyświetlanych przed filmikami. To nie jest absolutnie... Czyli jakby koszty Twojej firmy były zero, to mógłbyś powiedzieć, że tak, nie opłaca się iść na etat. Że nie opłaca się iść na etat, bo powiedzmy, że z tego byłby no, przed pierwszym progiem podatku. No, gdzieś tam bym się w progach mieścił, prawda, byłoby wszystko okej. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast głównym źródłem dochodu są deale reklamowe. Zarówno odcinki sponsorowane, w których pojawia się, powiedzmy, ktoś chcący zaprezentować swoją firmę. Często z tego tytułu też ma szansę wyciągnąć wymierne dla siebie korzyści, nie tylko lans, ale wiem, że ludziom się w naturalny sposób rozwijają ich biznesy, bo jeśli przychodzi do mnie facet, który opowiada, czym się zajmuje, obejrzy to 1 000 000 osób albo 100 tysięcy osób, to tam niech będzie paru jego klientów. No to on już jest w stanie dosyć szybko tę stawkę sobie odrobić i notorycznie się z tym spotykam, że ktoś następnego dnia po publikacji albo w dniu publikacji już koło 23 wysyła SMS-a, że mu się już wszystko zwróciło, więc to jest pierwszy model współpracy, a są też bardzo często odcinki sponsorowane przez partnerów w formie takich lokowań produktów na starcie, gdzie mówię, kto jest partnerem dzisiejszego odcinka i to jest jakaś firma, no nie chcę tutaj robić placementu, więc nie będę mówił konkretnie jakiego typu to są firmy, ale powiem o segmentach. No to i bankowe, i paliwowe, i alkoholowe. No praktycznie powiedzmy, że tutaj jedziemy, no to ja widzę tutaj dwóch swoich klientów rzucając okiem na pierwsze lepsze billboardy, no bo to są duże korporacje często też, więc one reklamują się, opowiadają o jakichś swoich produktach, eventach, o jakiejś swojej historii, budując świadomość na przyszłość, no i ja daję im zasięg, myślę, że też ciekawe opakowanie tego wszystkiego i finalnie z tego jestem w stanie żyć i to są pieniądze, no, biorąc pod uwagę skalę tego, czyli w okolicach 40 paru odcinków w ciągu roku sprzedanych, no dużo większe niż te 80 tysięcy, o których powiedziałem. Jakąś możesz, może bez nazw, ale jakiś przykład jakiejś współpracy, bo ktoś mógłby powiedzieć, że a tam jakieś wzmianki 30-sekundowe w jakimś tam odcinku, no ile to może kosztować? No, to ile to może kosztować? To zapraszam do indywidualnego kontaktu, bo to jest kwestia tego, czego się potrzebuje dokładnie i jakiego rodzaju jest produkt. Natomiast no, była taka sytuacja, na przykład gościłem prezesa BNI, Ryszarda Chmurę, który prezentował swoje samochody, ale one były, tak jak mówiłem wcześniej, takim haczykiem, bo przede wszystkim skupialiśmy się na jego historii biznesowej i opowieści o jego firmie. I partnerem odcinka został jego przyjaciel, Paweł Danielewski, który prowadzi firmę z szkoleniami online, marketingowymi między innymi i generalnie w okolicach godziny 23 już od niego dostałem informację, że szkolenia, które sprzedawał Black Friday momentalnie się rozeszły i już jest na zero. No takich sytuacji było wiele, ale prosiłaś o jeden przykład, więc go zaproponowałem. Okej, okay. Czyli da się żyć z YouTube'a i to całkiem dobrze. No nie tak dobrze jak wy, ja znam wasze liczby, więc kwestia produktu, wy macie produkt, prawda, którym jest książka i myślę, że nad swoją też prędzej czy później będzie trzeba popracować. To jest bardzo ważna rzecz, bo to, też się zastanawiałem, bo współprace, czy one są przewidywalne, bo my próbowaliśmy przez moment, ale ja to mocno intensywnie banowałem, w momencie, gdy zauważyliśmy, że co chwilę się pojawia jakiś temat, że tu się zgłosił taki bank, tu chciałaby jakaś marka samochodu się u nas wypromować, to jest trochę abstrakcyjne, bo co teraz mamy z Bentleya wziąć do jakiegoś japońskiego, w ogóle no, różne i ja to gdzieś tam banowałem po 2-3 mailach na zasadzie, no dobra, to do niczego nie prowadzi, oni takie pytanie, my im taka odpowiedź, oni to, oni tamto, no i tak stwierdziliśmy, jak policzymy ten czas, to ja w ten czas książkę napiszę nową, tak. Po prostu co my z nimi te maile wysyłamy. Jak to później jest, jak ktoś jednak jest zawzięty, żeby do tej współpracy doprowadzić? No jak jest? No na pewno jest sporo papierkowej roboty często przy okazji współpracy z korporacjami. De facto rzadko się zdarza, żeby wyprodukowanie jednego odcinka zamknęło się w 100 mailach. To jest tak w okolicach 100 maili wymienionych, żeby wszystkie szczegóły dopieścić i wrzucić na kanał. Natomiast no,
potem jest po publikacji fakturka i czekamy na płatność. No to nie wiem, czego oczekujesz, co się opowiedzieć. Nie, nie, chodzi typowo właśnie to zaangażowanie czasowe, nie? Czyli że faktycznie 100 maili to brzmi trochę przerażająco. Ja uważam, że wyprodukowanie pojedynczego odcinka zajmuje na pewno kilkadziesiąt godzin. W każdym odcinku mam lokowanie produktu, czy materiał jest stricte sponsorowany, czyli jest w całości poświęcony jakiejś sytuacji czy produktowi. Nawet jeśli prezentuje go przedstawicieli, to werbalnie, a nie fizycznie, bo też żebym ktoś przez 15 czy 20 minut machał jakimś czymś, to napojem wyskokowym, to nie o to chodzi w ogóle. Natomiast, no wiesz, trzeba przygotować wcześniej scenariusz. Najpierw się, no to opowiem Ci całą drogę, bo może to będzie sensowne. Ja przez lata działalności pozyskałem może 10 klientów, ale jestem pewien, że jakbym dzisiaj siadł przed komputerem i wysłał do klientów, z którymi w przeszłości działałem, jakąś propozycję, to na 10 maili 2-3 będą pozytywne i wtedy będę mógł sobie wybrać, z którym klientem chcę coś zrobić. Bo każdorazowo, kiedy pozyskiwałem klienta, to była tylko kwestia poświęcenia jednego dnia na to, żeby złapać jakiś fajny deal. Natomiast zgłasza się do mnie na maila agencja albo zgłasza się do mnie na maila bezpośrednio osoba zainteresowana wystąpieniem w materiale, czy też prezes jakiejś firmy, jeśli to jest jakaś mniejsza jednostka, czy jego asystent. Pyta o warunki współpracy, przedstawiam widełki cenowe czy konkretną propozycję, prezentuję też jakąś pokrótce koncepcję, w ramach której można byłoby przedstawić daną sytuację na moim kanale i wtedy ktoś albo się decyduje, albo nie odpisuje. Oczywiście pojawiają się jeszcze jakieś pytania poboczne, żeby doprecyzować pewne aspekty, no ale powiedziałbym, ja sobie tak spisuję dosyć często, jaka jest ilość tych zapytań i żeby wiedzieć, czy rynek się rozwija rok do roku, czy się zwija. W tym roku było, mimo pandemii, tego tak dużo, że przestałem to spisywać. Natomiast w zeszłym roku miałem w okolicach 220 zapytań reklamowych od różnego rodzaju firm. W tym roku było tego więcej. Już, a mamy tak naprawdę sierpień. Były dni, gdzie wchodziło po kilka ofert. Wiadomo, nie z każdej oferty się coś rodzi, ale często się zdarza, że coś z tego da się wyciągnąć. I powiedzmy, jak wygląda kolejny etap realizacji materiału. Mamy już scenariusz, koncepcję, realizujemy, wysyłamy klientowi, jak to wygląda. Klient akceptuje bądź też nie, nanosi swoje ewentualnie poprawki. Wrzucamy odcinek, emitujemy w opisie filmu wszystkie informacje o kliencie z jakimś przekierowaniem na jego media społecznościowe, strony internetowe czy produkty, które sprzedaje. No i wiem, że udaje się generować często z tego dobry ruch, co nie jest specjalnie dziwne. Jaka konwersja jest w telewizji, gdy wrzucam je spot płacąc 30 tysięcy na przykład za 30 sekund? No ja nie wiem, czy jakakolwiek. No 10 lat temu czytałem badania, a to było 10 lat temu, jak jeszcze nasza uwaga była większa i lepiej zapamiętywaliśmy jako ludzie, no to wtedy było, że przy siódmym spocie człowiek w ogóle zaczyna pamiętać, że coś takiego widział. No ale przy pierwszym nie ma szans. Nie ma szans. No jak masz jeszcze blog, gdzie jest 15 reklam, to nie ma szans. A te pieniądze, które inwestują reklamodawcy w spoty, to są pieniądze dużo większe niż te, które pochłania w produkowaniu odcinka w 100% poświęconego ich działalności. Zdarzało się Tobie odmawiać komuś, nie ze względów finansowych, że za mało chciał zapłacić, tylko z jakichś innych powodów? No, zdarzyło się parę razy na pewno. Ja nie jem mięsa, nie jem nabiału. Tak się robi, jak ktoś chce w ogóle robić program z wywiadami w samochodzie, to musi być weganinem, jest taka zasada. I to większość życia, bo jak miałem 6 lat, to pamiętam, że wtedy pani Dorotka w przedszkolu pokazała, że świnka to jest mięso, krowa i tak dalej, więc wtedy to był dla mnie taki szok, że jako wrażliwy człowiek gdzieś to wziąłem sobie do serca i przez większość życia w sumie tego mięsa potem też nie jadłem, ale nie mięsa, zgłaszały się do mnie firmy proponujące na przykład wywiady przy grillu, nie? Żebym robił tam jakieś takie nagrania, więc no oczywiście to zrzucałem. Czy na początku byłem uprzedzony do wszelkiego rodzaju chwilówek, których dzisiaj też bym nie reklamował, bo one mi wpędziły swego rodzaju tarapaty finansowe. Zgłasza się dużo firm z zagranicy, które coś próbują w Polsce robić, kontaktują się łamanym angielskim albo bezpośrednio przez translator, no to mimo tego, że proponują zapłatę tu i teraz i same już mówią, jakie budżet mają, no to też tego typu realizacje no nie mają miejsca, no bo
mimo płatności z góry, ja nie chcę ponosić odpowiedzialności za to, że komuś sprzedaję produkt finansowy, którego ja nie znam, którego mało kto w Polsce zna. Moi widzowie, ci może mniej roztropni, bez weryfikacji wpakują w to pieniądze, a potem ja będę miał... I to jeszcze pożyczone z chwilówki. Pożyczone z chwilówki i będę miał problemy, prawda? I nawet na kiełbasę wtedy nie starczy. Okej, okay. Czyli jeżeli chodzi o tę współpracę, to nie jest tak, jak ktoś by mógł myśleć, że to jest tak niestabilne, że po prostu raz... Bo kiedyś tak było na YouTubie, że ludzie mówili, że no to jak coś wejdzie, to dobrze, tak. Jak nie wejdzie, to problem. A ty mówisz, że masz sprzedane 40 odcinków rocznie, to w zasadzie oznacza, że obaw chyba nie ma, nie? Nie, nie. Nie ma w ogóle generalnie takiej sytuacji, żebym się bał, że nie będzie ciągłości. Nawet marzę trochę o sytuacji, w której przez 5 odcinków nie byłoby żadnego klienta, to z tego względu, że mógłbym sobie zrobić wszystko po swojemu, zrobić wywiad w Maluchu z kimś, kto wzbudza moje zainteresowanie jako człowiek i nie musiałbym się niczym przejmować, więc generalnie to nie jest też tak, że pieniądze są dla mnie absolutnie najważniejsze i jeśli tylko jest możliwość zrobienia z kimś ciekawym wywiadu, to to robię, ale jeśli chodzi o ten aspekt biznesowy, to na rynku tych klientów jest coraz więcej i myślę, że będzie jeszcze więcej, bo ta reklama w formie wideo zyskuje na popularności też z każdym rokiem. Aha. Wspomniałeś o robieniu po swojemu. Rok temu jeszcze wypowiadałeś się w różnych mediach, że zaniedbujesz swoje zdrowie, pracujesz ciągle, jesteś pracoholikiem i tak dalej, więc jak to jest z perspektywy tego roku? No myślę, że jest minimalnie lepiej, ale też nie jest idealnie, bo ja lubię to, co robię, lubię poznawać ciekawych ludzi i tak jak w czasie tego naszego spotkania muszę się produkować, to w domu mógłbym w międzyczasie leżeć, odpoczywać. Wiesz, do 4 nad ranem dzisiaj pracowałem nad jakimś materiałem, a o 8 już byłem w garażu po Malucha, spałem 4 godziny, więc myślę, że to moje zdrowie dalej jest narażone na szwank, natomiast ja świadomie podjąłem taką decyzję wiele lat temu, jeszcze przed YouTube'em, że swoją młodość muszę potraktować jako inwestycję w przyszłość, a bawić się będę na stare lata, mam nadzieję, że dożyję, ale już tej, powiedzmy, zabawy, może nie, ale tego relaksu jest więcej niż rok temu. Czyli mogę sobie gdzieś pojechać na weekend, od czasu do czasu mogę sobie pojechać na wakacje, gdyby nie pandemia i obawy, czy potem nie będę musiał kwarantanny przechodzić po powrocie z zagranicy, więc no, generalnie jest troszeczkę lepiej, ale myślę, że każda osoba, która nas słucha w tej chwili i która kocha to, co robi, też jest, ma szansę stać się pracoholikiem, bo jeśli masz efekty swoich działań i wymierne korzyści płynące ze swojej pasji, no to cóż może być piękniejszego? No, żadna, może nie, że relacja towarzyska, ale pójście na jakiś koncert artysty, który ani mnie ziębi, ani grzeje, nie zastąpi mi tego, co możliwość spotkania na przykład z wami i gdzieś tam poszerzanie cały czas swoich horyzontów. No a jeżeli trochę udało ci się zwolnić, to było zwolnienie bardziej psychologiczne na zasadzie, to ja teraz mam prawo nie pracować w weekend, czy bardziej techniczne na zasadzie, to ja teraz zlecam jedną rzecz więcej, w związku z czym już nie muszę tego robić, jestem odciążony, no to teraz mam wolny weekend. Tak, nauczyłem się angażować w swoje zadania osoby trzecie, nie mam nikogo zatrudnionego na umowę o pracę, czy jakąkolwiek inną umowę cywilnoprawną, korzystam z freelancerów, jak jest konkretne zlecenie wymagające większych nakładów czasowych, to posiłkuję się różnego typu zaufanymi współpracownikami. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, ale myślę, że tak długo wstrzymywałem się z angażowaniem innych osób do swoich działań, bo cały czas we mnie siedziała ta przeszłość, w której każda złotówka się liczyła, więc chęć optymalizacji i wysokiej marży ze swojego działania no, była wielka, choć w dalszym ciągu jest i myślę, że cieszę się bardzo z tego, że jestem cały czas nienasycony, bo kiedy by się włączyło takie samozadowolenie i chęć no, takie lenistwo wręcz, no to myślę, że zaraz by konkurencja gdzieś mnie w internecie przegoniła. No. To jest w ogóle
ciekawy temat. Ja kiedyś do tego tematu podszedłem tak, bo ja też tak miałem, że chciałem zrobić wszystko samemu. Na szczęście świat mnie o tyle powstrzymywał, że no mi pokazywał, że kurczę, no to ci źle idzie. No, jak robisz sam swoją stronę internetową, ona jest brzydka, patrzeć ci nie da na to i obojętnie ile godzin byś próbował, to nie wyjdzie. Więc gorzej mają osoby, którym to wychodzi, tak? Ty sam montujesz, tak? Czy montowałeś swoje odcinki przez dłuższy czas? Większość cały czas robię rzeczy sam, ale to z tego względu, że to jest logistycznie prostsze. No, często ja mieszkam na wylotówce na Warszawę, jak jadę do Warszawy, wsiadam w samochód, do której chcę, myk, 2,5 godziny jestem w stolicy i de facto nie muszę dbać o kogoś jedzenie, noclegi i tak dalej, i tak dalej. No, dobrym szefem bym nie był ogólnie, biorąc pod uwagę osoby, z którymi działałem w przeszłości, no to większość z nich odpadała, bo nie radziła sobie z takim rabunkowym względem swojego organizmu stylem życia, który ja siłą rzeczy im też narzucałem. No. Okej. A z takich jakichś, udało ci się jakiś spektakularny błąd popełnić, który ktoś, kto nas ogląda, którego mógłby ktoś uniknąć dzięki temu, że się dowie, że to jest błąd? Jaki byłby błąd? No, trzeba mieć na pewno świadomość co do tego, że wszystko, co robimy, ma charakter publiczny, więc jeśli łamiemy przepisy, to też stajemy się, myślę, łatwym. Przepraszam, widzisz, ja w maluchu mam korbeczkę, to się przynajmniej teraz pobawię. Wszystko ma charakter publiczny, otwarty. Jeśli ktoś nas będzie chciał wypunktować, idąc z nagraniem na policję, to może to zrobić. Łatwo jest badać, czy prędkość jest właściwa, czy nie. Ja większych problemów na szczęście z prawem nie miałem nigdy. I przed YouTube'em, i w czasie realizacji kanału na YouTubie, ale no, spektakularnego błędu uważam, że nie popełniłem. I to myślę, że kwestia jest taka, że no, ja bardzo dużo myślę, ja mam natłok myśli, myślę, że każdy z was też coś takiego ma, analizuje notorycznie i rzadko się zdarza, że popełniam jakieś błędy. No może parę razy w negocjacjach gdzieś przegiąłem, że nie udało się finalnie jakiegoś tematu spiąć, bo poszedłem o krok za daleko, może jakąś stawką nawet zaporową i ktoś się zniechęcił. No to nie da się każdego klienta wyczuć i każda osoba indywidualnie podchodzi do deala, więc ciężko jakieś tutaj schematy wdrożyć. Natomiast no, nie sprzedam ci jakiegoś studium przypadku negatywnego, które pozwoliłoby naszym odbiorcom uniknąć problemów. Mhm. No swoje każdy i tak musi jakieś przerobić, ale w takim razie a propos problemów, pogadajmy o związkach. Czy da się, będąc pracoholikiem, robiąc tyle rzeczy samemu, pisząc 100 maili z każdą korporacją przed realizacją, razy 40 odcinków w roku, czyli można sobie szybko policzyć, ile to jest maili, plus te wszystkie inne tematy i tak dalej. Czy da się w ogóle tworzyć związek, który działa? Myślę, że się da, jeśli jest na fundamentach przyjaźni oparte. U mnie od zeszłego roku nic się nie zmieniło, że tak to ujmę, bo wtedy ostatnich wywiadów udzielałem, w których cokolwiek o tym mówiłem i ja sobie generalnie w ludziach cenię to, że ja lubię robić rzeczy na zawsze. W sensie, jak coś kupuję, to nie wiem, na przykład jakąś nieruchomość, to patrzę tak holistycznie i wiem, że lokalizacja jest na tyle dobra, że za 50 lat to też będzie dobre miejsce. Jak z kimś się przyjaźnię, to też jest jakiś zestaw cech, który no, jest rzadko spotykany, więc nie mam stałego dopływu przyjaciół, ale jak już się pojawi, to staram się o to dbać i zabiegać. Tak samo jest z życiowym partnerem, który był ze mną, kiedy było ciężko, jest teraz, kiedy jest lepiej i ta osoba po prostu rozumie mój tryb funkcjonowania i ja sobie to bardzo cenię. Więc myślę, że na pewno mój tryb życia nie sprzyja temu, żeby być takim imprezowym gościem, często zmieniającym partnerki czy budującym krótkoterminowe relacje, bo no,
nie miałoby to racji bytu. No może w pojedynczych tygodniach by się to sprawdziło, ale tak to ciężko. Wymagające jest na pewno, znaczy przez mojego partnera, no musi być wymagana tutaj przez Karolinę duże zrozumienie, wyrozumiałość i w jakiś sposób staram się te deficyty czasowe też wynagradzać. Mhm. Ona chyba też doświadczenie biznesowe jakieś ma, więc też... Biznesowo-medialne, więc to jest de facto ten sam segment, dlatego myślę, że dobra para. Karolina jest fajna. Kacper poznał. Tak. Jak każda Karolina zresztą. Twoja też Karolina? Też, oczywiście. No, Karoliny najlepsze. Oczywiście. Prawda, Maciek? Nie. Okej. Okay. Masz jakieś złe doświadczenia z Karoliną, rozumiem. Nie, proszę. Mam dobre z Barbarą. No ale panowie, właśnie o to chodzi, nie? Że jednak ten fundament w postaci stabilnego związku często jest początkiem biznesowego sukcesu. No, ciężko latać na żer w każdy piątek, kiedy no, człowiek buduje swoje biznesowe zaplecze i poświęca temu sporo czasu. Nie ma czasu, a może chodzi o to też, że bo milionerzy ogólnie statystycznie się znacznie rzadziej rozwodzą, z tego co czytałem w statystykach amerykańskich, prawdzie, ale wydaje mi się, że to może mieć sens, bo jednak to są ludzie zawzięci, no nie? Czyli jak coś robią, to dobrze, nie uciekają od problemów, no i to jest wręcz bliźniacze, zarówno w związku, jak i w związku z biznesem, więc chyba tak to faktycznie działa. A mówiłeś, że jesteś nienasycony, więc chciałem Cię zapytać, no to co dalej? Jest program, czy był program, który dalej jest, ale do tego doszedł drugi program, również wyszedł, a w zasadzie wyszedł jeszcze lepiej niż ten pierwszy, więc widać, że takie wyczucie masz tego, co się dzieje i co ludzie by chcieli oglądać. Jednocześnie jesteś nienasycony, więc może nam tu sprzeda jakiś potajemny pomysł. Wytniemy to, zrobimy go szybciej. Nie, wiesz co, ja staram się obserwować rynek YouTube'a od czasu do czasu, kiedy widzę, że coś się w wyświetleniach nie zgadza, analizuję w taki analogowy sposób, czyli biorę kartkę papieru, ołówek, patrzę sobie na to, co na innych kanałach się sprawdza, łączę to ze swoimi pomysłami i tak powstaje nowa seria. Myślę, że cały czas do przodu pchamie to, że poznaję ciekawych, nowych ludzi i na pewno będę chciał w przyszłości wejść też w inne branże. Ja też, powiedzmy, mam jakieś 3-4 źródła ogólnie dochodu, ale żeby coś było tak mocno działające jak YouTube, to jeszcze czegoś takiego nie dostąpiłem. Myślę, że też poniekąd z braku czasu. Mam paru inwestorów, którzy byliby skłonni w moje projekty się zaangażować. To są osoby, które przy relacjach, przy spotkaniach towarzyskich wspominają, że można byłoby coś wspólnie wreszcie zrobić i ten temat wraca jak bumerang. Więc wiem, że moja przyszłość jest zorientowana na biznes, ale osobiście nie wyobrażam sobie, nawet jeśli YouTube będzie tak funkcjonował jak telewizja, czyli ludzie, którzy w wieku 20 lat byli prezenterami, teraz mają po 50-40 parę i dalej w tej telewizji są. Ja osobiście się w tym nie widzę i wydaje mi się, że przyjdzie w moim życiu taki moment, nawet jeśli to dobrze będzie wszystko jeszcze w internecie prosperowało, że albo wprowadzę sobie jakąś inną osobę na kanał, może za jakieś parę lat, albo stwierdzę, że już internet mnie w ogóle nie interesuje, jeśli chodzi o YouTube'a i skupiam się na innych aspektach biznesowych, no to wszystko jest kwestia tego, jaki pomysł się pojawi. Natomiast to nie jest tak, że ja to robię stricte z powodu jakiegoś zakompleksienia, że potrzebuję się dowartościować tym, żeby mnie ludzie na ulicy rozpoznawali. Nie, ja czerpię satysfakcję głównie z tego, że mam fajne relacje i że to jest mój projekt, który działa, hula, a czy to jest kanał na YouTubie, czy to by była jakaś hurtownia stali, to już jest kwestia drugorzędna. Lubię budować pewne rzeczy od zera. Mhm. A jeszcze a propos, bo wspomniałeś o rozpoznawalności. Czy to jest dla Ciebie jakiś problem? No bo tak statystycznie idziesz przez Galerię Krakowską, no to
to musicie kilka osób co najmniej rozpoznać. Czy to... wystarczy, że nie łapisz z ludźmi kontaktu wzrokowego, no i generalnie problem się kończy. Zresztą to nie jest żaden problem, bo to jest swego rodzaju takie lustrzane odbicie tego, jak ci wychodzi w internecie to, co robisz. Czy to cały czas ma odpowiednią nośność. I widzę, że na przykład najwięcej takich spotkań sympatycznych z widzami ma miejsce, kiedy od czasu do czasu udaje się wyjść w piątkowy czy sobotni wieczór na miasto, kiedy Polacy się napiją i wtedy odchodzą, rozmawiają, opowiadają. Na co dzień jest to zauważalne, ale nie w takiej skali jak właśnie wtedy, gdy ta granica się za sprawą alkoholu skraca. Czyli dają ci żyć generalnie. Wiesz co, ja też mało mam czasu na to, żeby sobie tak po galeriach chodzić, zakupy wszystkie online, zarówno te spożywcze, jak i ubraniowe, więc mało mam czasu na jakieś spotkania z widzami takie w realu, ale generalnie no, zdarza się to często, jak gdzieś faktycznie wychodzę. No to jest, tak jak mówię, przyjemne, w żaden sposób nie przeszkadza i też nigdy w życiu nie zdarzyło się tak, że ktoś mi w internecie ubliżający podchodzi na ulicy i mówi, że ty gościu, co ty tam robisz, nie podoba mi się to i to i to. Nie zawsze są serdeczne sytuacji. Mogę ci taką anegdotkę na koniec sprzedać. Kiedyś pewien widz postanowił mnie zdyskredytować w internecie. Byłem w jednej z krakowskich galerii w kolejce do jakiejś lodziarni. Akurat ten konkretny człowiek na pewno do mnie nie podszedł, ani nie zagadał w żaden sposób. Jedynie widział, że tam jestem. Napisał w komentarzach, że podszedł do mnie, przywitał się, potraktowałem go jak śmiecia, jeszcze brakowało, żebym na niego splunął z jakąś taką pogardą, wymyślił sobie pewną sytuację. Ja tego komentarza nie zauważyłem, nie zdążyłem usunąć i widzowie tam w komentarzach, że no już sodóweczka i tak dalej, wytłumacz się Filip, nie? No więc ja postanowiłem go zneutralizować jego własną bronią i pytam się go, jak miałem ci podać rękę, choć nawet tego człowieka nie widziałem, jak miałem ci podać rękę, skoro byłeś pijany, wyprowadzał cię ochroniarz i w niebogłosy wyklinałeś na wszystkich ludzi. I ludzie tam w tym momencie, dobrze z patusem zrobiłeś i tak dalej. I odwróciłem sytuację totalnie i gość skasował komentarz. Nie? Więc no, ale widzisz, czasami się zdarza, że ktoś na ulicy, jak ci źle życzy, to po prostu nie podchodzi i tak. Potem stara się w jakiś sposób oddzięczyć. No jest taka teoria, że hejterzy to są programy, w sensie, że ich nie ma poza internetem. To jeszcze tylko takie pytanie zadam emocjonalnie, jak sobie radzisz z hejtem. Wiadomo, że po 6 latach to jest na pewno znacznie prostsze, no ale jakieś takie strategie, które może stosowałeś na początku, bo na początku to jest bardziej potrzebne, które zadziałały i pomagały nie rzucić tego w cholerę, bo się ludziom niby nie podoba. No myślę, że to jest ta konsekwencja i wiara w to, co się robi, że czy ktoś mi mówi, że jestem super, czy że jestem beznadziejny, traktuję to na takim samym poziomie emocjonalnym, czyli zero. Nie podniecam się tym w żaden sposób. No i kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna, ja poznając różnego typu ludzi, którzy odnieśli spektakularne sukcesy biznesowe, starszych ludzi ode mnie o 3, 4, 5 lat, ludzi, którzy odnieśli takie sukcesy, o jakich ja w ich wieku jedynie będę mógł prawdopodobnie pomarzyć, bo to jest zupełnie inna specyfika branży, w której oni działają, a są w stanie te osoby w bardzo neutralny, zimny i chłodny sposób do swojego biznesu podchodzić i do życia. I kiedyś rozmawiałem z takim człowiekiem, który ma sklepy franczyzowe w ilości 2000 sztuk w Polsce. Coś mu tam tłumaczę i on zrobił coś takiego. Kluczowa jest psychika. I wtedy sobie uświadomiłem, i to jest takie jedno zdanie, które przyświeca mi od wielu, wielu już lat, że to wszystko, co się dzieje, to jest mój odbiór rzeczywistości. A jeśli ja będę twardy psychicznie, to ani nie zdarzą się bezsenne noce, ani nie zdarzą się przepłakane godziny, które też nigdy nie miały miejsca, ale zmierzam do tego, że trzeba czerpać od tych ludzi, którzy są od ciebie wiele leveli dalej, chociażby z racji wieku, i dzięki temu
ich metody i systemy wdrażać i to wszystko wpłynie na to, że człowiekowi będzie łatwiej żyć, nawet w tej YouTube'owej rzeczywistości. Super, to jest fajnie, to jest fajne, to jest bardzo wartościowe i to nas prowadzi do ostatniego pytania, które jest charakterystyczne dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swojej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do Twojego życia. Do 100 zł, tak. Usługa albo rzecz. Żarówka, którą kupiłem do malucha, myślę, jak brakowało tych 10 zł na początku i pomogło to nie dostać kolejnych mandatów i w oczach gości wyglądać bardziej profesjonalnie. A chyba do 100 zł jednak taka większa inwestycja to myślę, że była w jakiś sprzęt typu pendrive. To były chyba pierwsze pieniądze, które w życiu zainwestowałem w swoje zawodowe poczynania, czyli kupiłem pendrive'a za kilkadziesiąt złotych, który do dzisiaj mi służy i tam wszystkie dokumenty, ważne dla siebie rzeczy trzymałem. Często jakieś surowe materiały też tam miały miejsce, więc wydaje mi się, że w tych czasach takiej ogólnej cyfryzacji ten pendrive jest takim symbolem tej mojej egzystencji internetowej, że wszystko ma miejsce właśnie w tym małym urządzonku. Super, fajnie. No to co, to mam dla Ciebie w podziękowaniu prezenty za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Z wielką chęcią przyjmę i dziękuję bardzo. Pierwszy to jest książka Nawyki 2.0, okay. Ponieważ no mam dwie książki, więc w jednym programie daję Ci jedną, a w drugim drugą, także sprytnie to rozegrałeś. No i zaprośmy Państwa na Twój wywiad. Tak, i za parę tygodni, to się w sumie okaże kiedy. No myślę, że za parę tygodni, jakoś końcem września powinniśmy wypuścić nasz wywiad. Tak, będzie wywiad z kolei ze mną na kanale Duży w Maluchu. Tam mnie Filip ciśnie mocno liczby, z czym ja zawsze mam problem, więc będzie fajnie. Znaczy dla Was fajnie. Dla mnie to było stresujące, ale bardzo dobrze, bo myślę, że udało nam się fajne rzeczy tam zrobić, o ciekawych rzeczach opowiedzieć, także też zapraszamy. Możecie, jeżeli ktoś tu taki jest, kto jeszcze Filipa nie subskrybuje, no to może to teraz zrobić, to wtedy dostanie powiadomienie o tamtym odcinku, więc będzie szybko, sprawnie. Także ja też czekam z niecierpliwością. Dziękuję Ci bardzo. Na pewno przeczytam. Ostatnio dostałem od Kuby Midla książkę i też przeczytałem, więc staram się rozwijać te wątki potem w dalszej części. Wymuszona edukacja, dobrze. Wiesz, no nikt tego nie kupuje, to musimy wciskać ludziom na siłę. A tak na serio, to drugi prezencik, tablica eksperta. Także jeżeli jeszcze ktoś kiedyś będzie Cię chciał, nie wiem, hejtować i tak dalej, to pamiętaj, że na kamerach i fotoradarach taka tablica rozwiązuje problem, bo nie wiadomo, kto jedzie. Oczywiście. Chociaż taka trochę megalomańska, gdybym sobie przypiął na maluchu ekspert jedzie. Także bardzo Ci dziękuję, Maciek, Tobie, Kacper, też za dzisiejsze spotkanie. No i Was zapraszam na swój kanał. Tam więcej wywiadów z ciekawymi ludźmi, z przedsiębiorcami, z osobami, które odniosły jakiś sukces, nie tylko i wyłącznie biznesowy, ale też życiowy, bo myślę, że w życiu najważniejsze jest to, żeby być szczęśliwym, a to szczęście jest bardzo subiektywne, więc nie będę w żaden sposób moralizował tutaj na koniec jeszcze. Super, no więc trzymajcie wszyscy kciuki za powodzenie wszystkich kanałów, które mają związek z wywiadami w samochodach. Wtedy wszyscy będziemy zadowoleni, a społeczność będzie się rozwijała, bo w sumie o to w tym wszystkim chodzi, żeby społeczność się rozwijała i żeby dostarczać wartościowy przede wszystkim content z naciskiem na wartościowy i oby tak dalej było. Także trzymamy kciuki za Ciebie, za nas, za wszystkich, którzy krzewią właściwą wiedzę, oby tak dalej. Powodzenia, sukcesów, no i co? Widzimy się i na drodze, i w internecie, i gdzie my się to nie widzimy. Oczywiście. Dzięki bardzo i wegański żółwik na koniec. Oczywiście. I zapraszamy Was do niejedzenia mięsa. Zdecydowanie. Jest to mądra duchowo decyzja. Wszystkiego dobrego, powodzenia. Cześć.